Cześć, szanowni, witam w sto którymś odcinku biznesu przy kawie. Mieliśmy trochę przerwę, ponad 100 odcinków biznesu przy kawie nakręcanych dla przedsiębiorców, przez przedsiębiorcę, bo jestem przedsiębiorcą, po to, aby znaleźć chwilę refleksji, zatrzymać się i pomyśleć nad tym, co jest teraz, co trzeba zrobić, żeby w przyszłości mogło być skuteczniej, efektywniej i lepiej. Ta przerwa nie była bierna, ponieważ w tej przerwie zrobiliśmy 15 cotygodniowych live'ów z ekspertami, gdzie dzieliliśmy się swoją wiedzą z zakresu bycia przedsiębiorcą, rozwiązywania przeróżnych tematów, a tak naprawdę odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez Was, przez widzów i też przez przedsiębiorców. A ostatnio doleciała do mnie taka informacja, że skoro na wakacje zawieszamy live Q&A przedsiębiorców, to może warto wrócić do biznesu przy kawie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tej chwili jadę do mego klienta i mam pewną refleksję, którą chciałbym się z Wami podzielić. Ona też jest związana z tymi live'ami, z materiałami, które dla Was nakręcam, nakręcamy w BNA i w Szkole Inspiracji. Mianowicie, że w dzisiejszych czasach wszystko z jednej strony zostawia swój ślad w internetach, a z drugiej strony żyje bardzo krótko. No, wrzucamy pewien materiał, on trochę gdzieś tam jest widoczny i tak jest z innymi i za chwilę to przepada i jest ponad 100 odcinków biznesu przy kawie, dobrych, wartościowych, biznesowych podpowiedzi. Moim zdaniem nie trzeba szukać niczego nowego, warto do tego wracać, ale skoro jest potrzeba na aktualizację, to proszę bardzo. Świat instant, czyli tego takiego skondensowanego życia i bardzo krótkiego życia przeróżnych naszych produkcji, moim zdaniem wypacza trochę patrzenie też na biznes i tutaj podpinam pod to swoje hasło. Presja wyniku na dzisiaj zabija spojrzenie w przyszłość. Bardzo często po to, aby dzisiaj osiągnąć efekt, dzisiaj zrobić wynik, zapominamy o tym, co będzie w przyszłości. Te biznesy, które ja organizuję, a są to szkolenia dla przedsiębiorców oraz zrzeszam przedsiębiorców, w tej chwili ponad 200 w Białymstoku, po to, aby mogli się skuteczniej rozwijać, dzielić wiedzą, to wszystko są biznesy długofalowe. I obserwuję wokół siebie innych przedsiębiorców, którzy podobne, komplementarne rzeczy robili, ale z różnych powodów zabrakło im, nie wiem, cierpliwości, determinacji, chęci. Presja wyniku na dzisiaj zabija spojrzenie w przyszłość. Zachęcam Cię, szanowny przedsiębiorco, pomyśl, będę głośniej mówił, bo zaczyna deszcz padać. Pomyśl, jak to jest w Twoim przypadku, jak jest w Twoim biznesie. Co zyskujesz dzięki temu, że w dłuższej perspektywie jesteś konsekwentny i realizujesz swoje cele? A co straciłeś na przestrzeni tych wszystkich tygodni, miesięcy czy lat, kiedy przyłączałeś się co chwila, nie doprowadzając do wystarczająco dobrego efektu już jakiegoś rozpoczętego dzieła? Presja wyniku zabija spojrzenie w przyszłość. Jako przedsiębiorcy powinniśmy mieć sporo siły i wytrwałości, aby tę presję wytrzymać. Aby presję na dzisiaj móc zastopować, myśląc jednocześnie o tym, co w dłuższej perspektywie dobrego może się wydarzyć, jaką wartość możesz wnieść sobie, swoim pracownikom, czy też do rynku, na którym pracujesz. Oto i tyle tego gadania. Mam nadzieję, że to hasło, jeszcze raz je powtórzę, presja wyniku na dzisiaj zabija spojrzenie w przyszłość, wzbudzi w Tobie kawałek refleksji. Dzięki temu może będziesz bardziej konsekwentny, dzięki temu może postawisz jeszcze jeden krok, dzięki temu może zechcesz spotkać się z jeszcze jednym klientem, otworzyć jeszcze jedne drzwi, za którymi będzie wymarzony, oczekiwany rezultat. Myślę, że o rezultatach trzeba kolejny odcinek nakręcić, bo często moje doświadczenie pokazuje mi, że my, przedsiębiorcy, nie do końca wiemy, czego chcemy, więc jak nie wiemy, czego chcemy, to te rezultaty, które się nam przydarzają, są często bardzo przypadkowe. Mam nadzieję, że należy do grona przedsiębiorców, którzy wiedzą, czego chcą, że dzięki tym nagraniom, dzięki tym refleksjom będziesz bardziej konsekwentny i to, czego chcesz, w końcu osiągniesz. Trzymaj się zdrowo, dziękuję Ci za ten czas. Social media działają tak, że docierają do większego grona osób, jeżeli są lajki, komentarze i udostępnienia, więc zupełnie bez skrupułów śmiem Cię o to prosić. Puszczaj dalej, niech dociera to do innych przedsiębiorców i uczyńmy ten
ten kanał naprawdę biznesowym, bo po to to robię, żadnych innych intencji nie ma. Wierzę, że dzięki temu nam, przedsiębiorcom, będzie powodziło się lepiej. Jak będzie powodziło się lepiej nam, to też naszym rodzinom, naszym pracownikom i w ogóle będzie lepiej. Będzie przypływ, a przypływ podnosi wszystkie łodzie, jak mawiają. Nie wiem, czy to cytat, ale lubię go. Trzymajcie się zdrowo.